Adrian Węgierski, MMA.pl, jesteśmy po ceremonii ważenia, po mediatreningu, no i po zadymie. Dzień dobry, siemanko. Właśnie mówię, że przykro mi, że tamtego ostatniego wywiadu nie puściliście, bo było za dużo przekleństw, za dużo dymów i dostali żółtego dolara, bo teraz mi się tłumaczyli, słuchajcie, a to był taki wywiad zajebisty, tak pocisnąłem wszystkim, bo to był pierwszy po konferencji i pojechałem wszystkim i równo i potem już żadnym innym tak nie zrobiłem, więc może dogadam tutaj z Dominikiem i ten wywiad puszczę u siebie, bo oni się go boją puszczać, bo im poblokuje, to był tak gruby wywiad, żeby im mógł poblokować YouTube'a. Serio, naprawdę. Tak, może YouTube ograniczyć później widoczność kanału za treści, które tam były, bo byłeś bardzo odpalony, to był pierwszy wywiad po drugiej konferencji, gdzie te emocje w tobie były największe, no i Arek tam wtedy leciał grubo, także jeżeli uda się, to na kanale Arka Tańculi może ten wywiad wszyscy zobaczycie. Natomiast już przechodząc do aktualnych, do bieżących wydarzeń, zadowolony z przebiegu zadymy, bo udało ci się wyprowadzić z równowagi Kasiusza. No to chodziło głównie, więc jestem zadowolony. Widać, że go strasznie to boli, ta jego biseksualność, strasznie ją ukrywa w ogóle. I myślę, że to będzie ciężki coming out z jego strony, naprawdę, bo, ale tak jest. Bo czasami osoby właśnie biseksualne ukrywają to swoje i jak się im o tym powie, to właśnie reagują agresją. To jest taka wrażliwa struna i wydaje mi się, że tak jest właśnie u Kasiusza. Ja myślę, że nie masz się czego, Kasio, wstydzić, wstydzić, bo to jest normalne. Paramaxil, kurde, kolegujemy się z Paramaxilem, jest bije, jest normalnie stary, no może być normalnym gościem, to nie, kurwa, nie wiem, bo to jest jakieś takie jeszcze stare zaściankowe. Bycie biseksualnym jest normalne, bycie homo, hetero, to jest wszystko normalne. Możesz sobie być, nikt się z ciebie nie będzie śmiał już teraz w Polsce. Polska już poszła do przodu i myślę, że już nie ma takich problemów. Ja nie mam nic do takich osób, więc śmiało, stary, nie bój się, zrób ten swój coming out, powiedz wszystkim wreszcie, że lubisz też chłopaków i tyle. Cieszę się, że trochę mam wrażenie, że zeszła z ciebie taka wewnętrzna odpowiedzialność za bycie fajnym, super, że czuję, że jesteś trochę taki, że stwierdziłeś, że już przestaje cię interesować opinia ludzi i możesz trochę się otworzyć, być trochę bardziej sobą w tym wszystkim. Dokładnie tak, bez kitu. Ja to, co teraz odpierdalam, to jest, byłem cały... Ja się cofnąłem w rozwoju, mówię, do gimnazjum, do technikum, bo tam takie ja się odpierdalałem na lekcjach, ciągle miałem to nieodpowiednie zachowanie, ciągle byłem tym największym zadymiarzem i tak dalej. Tylko potem gdzieś właśnie, wiesz, jest taki mem, że tam każdy jest drzewo ma inne, a potem sikierką go obcinają w tej szkole, w tych wszystkich, każdy staje się, chce być normalny, chce się dopasować. Nie, niepotrzebnie w ogóle. Ja próbowałem się dopasować, to nie byłem ja. I prawdziwy ja to był właśnie wtedy Przymurański, gdzie tam były emocje i to wszystko puściło. Potem znowu próbowałem gdzieś o ten swój PR dobry i tak dalej. Chuja, nieprawda, nigdy nie będziesz gościem, nigdy nie będziesz pomidorową zupą czy zielonym dolarem, którego lubią wszyscy. I wiesz, i to jest takie, nie chcę być już nijaki, chcę być po prostu sobą, więc w chuju mam to, co pisze o mnie jakiś troll internetowy. Nikt mi nie wejdzie już do głowy, nigdy nie będę próbować udawać na siłę kogoś, kim nie jestem. Teraz będzie grubo, bo ja już nie będę jechał z kurwami po prostu tak, jakbym miał z powrotem 18 lat. A mam 30, a zaraz mam pisać, stary chuj, powinieneś rodzinę założyć. Zakładajcie, nie ma problemu. Ja jeszcze planuję przynajmniej parę lat być dzieckiem i się tu bawić, a nie ma lepszej piaskownicy, słuchajcie, niż Free Fight. To jest najlepsza piaskownica dla takich pojebów jak my, bo tutaj, kurwa, nie dość, że robicie sobie bekę, jest fajnie, śmiesznie, potrenujesz coś, zdrowy tryb życia, kurwa, to jeszcze dostajesz za to dobre pieniądze. No, jedne z najlepszych w karierze, to powiedziałeś wcześniej. Nie gryziesz się w język. Zastanawiam się, który to moment był przełomowy tej zmiany, bo chyba jednak ten pojedynek z Amadeuszem Ferrari. Tak, ten hejt, który się tam lał i on długo, wiesz, na początku tam byłem smutny, przytuszony, ale potem zauważyłem, że to nic nie zmieniło. To może dobrze, bo to może był ten moment oczyszczenia, gdzie właśnie... Tak, wiesz, wszystko wypłynęło, wszyscy o mnie już wiedzą, wszystko jak na przykład na Kasiusza nic nie znajdziesz, znaczy wszystko znajdziesz, wszystko jest, nie masz nic nowego, bo wszystko jest już i teraz na mnie jest podobnie. I co może mi wyskoczyć, od spańców, od czymś, nie możesz mnie niczym zaskoczyć, bo już nic nie ma, kurwa, innego na mnie, więc kurwa, wiesz, to jest fajne, że jesteś taki, że już masz wyjebane, że już się nie boisz, o, znowu ktoś coś powie, coś tam będzie przejebane, to raz. A druga rzecz jest taka, że jednak, kurwa, no, jak... Inaczej, jest ktoś tam chęć się wylał, ale to nic nie zmieniło w moim życiu. Ja dalej sobie jestem w domu, moja narzeczona mnie dalej kocha, moje pieski szczekają. Żadnej nie straciłem, jedną współpracę straciłem, tylko wiesz, z sześciu współprac dużych straciłem tylko jedną współpracę przez to, więc reszta miała na to wyjebane. Gdzieś, wiesz, takie duże firmy, nie wiem, jak Betclic właśnie, nie wiem, Patriotic, czy te Lombard for You, wiesz, duże firmy, które nie odwróciły się ode mnie, są ze mną cały czas i wyjebane miały w tą aferę, dlatego wtedy stwierdziłem, stary, przecież nic mi to nie zabrało tak naprawdę. To, że w opinii jakichś 13, 16, 17 latków jestem jakiś pańsula, w chuju to mamy. Patrzę na swoje konto, wszystko się zgadza. Oni nie płacą moich rachunków, patrzę rano w lustro, wszystko się zgadza. Nie mam do siebie żadnych pretensji, wiesz, mogę sobie spojrzeć w twarz, więc w chuju to mam, serio. Zaczynam żyć swoim życiem, być szczęśliwym, robić głupie rzeczy, nagrywam sobie, kurwa, jakieś listy, ktoś napisze, że zabawne, niezabawne, w chuju to mam. Ja to robię dla siebie, mi się to podoba.
z perspektywy czasu, no bo wiadomo, wypłata wypłatą, ale ty jesteś zadowolony, że wszedłeś do Prime Show MMA, no bo w zasadzie pierwsza twoja konferencja i od razu wszyscy na ciebie i zastanawiasz, czy się dobrze z tym wszystkim czułeś. Nie, już tak. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo co ten Jóźwiek miał tam pierdolić, czy Pawełek innego, czy miało być to przywitanie z chlebem i solą, bo on ciągle mówi, przywitamy się chlebem i solą. No i to było właśnie to, że popłacił tym gówniarzom jakieś śmieszne pieniądze, każdy, kto zaatakuje tańcule, dostaje bonus, kurwa, no i wiesz, no i wszyscy się pałaką mieli praktycznie. A, pierdolił, bo przecież jedna osoba, która mnie nie atakowała, też tą propozycję dostała, ale nie wypada mu, mamy tego samego trenera, więc dlatego to wiem. Co dalej? O czym mówiłeś? Aha, no, czy tutaj stary, wiesz, no wejścia i... Znaczy, ja kiedyś Tomkowi bez rąk, prawdziwemu prezesowi, który jest tak fajny, że on nawet chciał koło mnie pokój, on sobie serio wziął pokój 224, bo myślał, że ja serio zawsze mam 222, on serio tak myślał. Bo stary, że to był jeden jakiś pokój przez przypadek, mówi, kurwa, ja chciałem, Marek, o ciebie. I ten teraz w ogóle Kasusz mówił, że no, że pocisnąłem, że się przyjaźnić. Ja mówię, nie pocisnąłem, ja tylko właśnie powiedziałem miło, że nawet on myślał, że ma jestem w tym pokoju, bo przecież ten, kurwa, dziadzia jebany debil, nie wiem, czy widziałeś na Twitterze, wrzucił się na ten pokój. Znaczy, to, że... chciałem to powiedzieć, że pukał, mówił, że nie zastał cię w tym pokoju, ale na pewno tam byłeś, bo były masa talerzyków rozłożona najlepsze, na pokoju. Oni wszyscy właśnie myślą, że to jest prawda i tak dalej. To była jednorazowa jakaś tam sytuacja, wszyscy ujebali ten pokój. Miłe z tej strony, w ogóle strony Tomka, ale wracając właśnie, poczekaj, bo ja wcześniej o czymś innym chciałem gadać. No, o pokoju, o Pawle. Nie pamiętam, co tam chciałem, o do czego chciałem odbyć. Dobra, nieważne. To może tak, może jeszcze się przypomni, bo generalnie rozmawiałem o tym, jak się czujesz w organizacji Prime. A właśnie, z Tomkiem Mezrąg rozmawiałem, zanim jeszcze w ogóle powstał Prime, my się poznaliśmy, zanim powstał Prime i tam gdzieś gadaliśmy, już był Prime, nawet byłem u niego kiedyś w domu na grillu i wiesz co, i on mi mówi, a zobaczysz, kiedyś u nas zobaczysz. Mówię, co ty w życiu w tym swoim kurwidołku jebanym nie zobaczy? Nie ma takiej możliwości, nigdy, nie stać was na mnie, nie będzie. No i musiałem go za to przeprosić, no i co? I on mówi, i tak teraz stoi koło mnie. No i co, Arek? Ha, mówiłem, że u nas zobaczysz kiedyś. To było stary 2020, tam pierwszy rok, z 3 lata temu. Ja mówiłem, nigdy u was nie ma szans, nie wciągniecie mnie tak. Nigdy, kurwa, to będę, pójdę na budowę robić, ale nie przyjdę do was, kurwa. No a jednak się stało, więc nigdy nie mów, nigdy to, co sobie wytatuowałem, jest. I wiesz, ja im w ogóle wróżyłem kiedyś, że to zrobią 3-4 gale maksymalnie. Dzisiaj jesteśmy na 8, dzisiaj ich stać na tańcule, kurwa, przepłacili trochę. Ciekawe, czy przelew przyjdzie, wiesz, to na razie stać, kurwa, bo to wszystko fajnie się mówi, dopóki nie trzeba płacić, kurwa, potem. Nie, no Tomek akurat jest mega w porządku, najnormalniejsza postać, przynajmniej z tych włodarzy, bo ostatnio Patrycja, która jest odpowiedzialna za zawodników, obraziła, że powiedziałem, że tylko on, Tomek jest normalny, a Patrycja też jest normalna. No. No, Patrycja robi tutaj kawał dobrej roboty. Robi najlepszą robotę, tak. Ale jak teraz perspektywy czasu patrzysz na Prime? Miałeś okazję wziąć udział w jednej niestety konferencji, te dymy, to wszystko co się działo, Kaczor BRS, Jaś Kapela. Czułeś, że to jest takie stare, dobre friki, czy nadal masz do tego duży dystans? Nie, ja teraz w ogóle mam inne do tego podejście i czułem się trochę tak, jakbym, kurwa, naprawdę, nie wiem, był w szkole, jakieś tam, wiesz, ostatnia ławka, jakieś rzucanie się czymś na pierdolenie bez kitu, ale... Kaczor, kurwa, o Kaczorze muszę wspomnieć, bo to jest naprawdę, to gościu, no to jest skradł moje serce. Najbarwniejsza postać, wiesz, taka odkrycie, można powiedzieć, organizacji. Bo kurde, że ja się boję, że on się może zepsuć, bo on jeszcze nie wie, o co tu chodzi i on jest taki naturalny, taki prawdziwy. I jak on tam został oblany tym całą ochroną i on widziałem tą jego bezradność, że on nie może nic zrobić. I to było takie, kurwa, słodkie i śmieszne, że kurwa, tak knuł tymi oczami, tu kurwa zrobi, tu myślał, jak tu pójdzie. I to było takie śmieszne, ale to się w końcu skończy, bo wiesz, jedne dymy, drugie, trzecie, czwarte i już ludzie są tacy potem, to już jest takie, dla mnie to widzisz, kolejny dzień już, kurwa, w biurze, nie? No, chociaż i tak sobie świetnie w tym biurze radzę. Powiedz mi, jak ty się czujesz w tych umiejętnościach bokserskich? Miałeś okazję zobaczyć media trening Kasiusza. Kasiusz też powtarzał w wywiadach, że on się przygotowuje naprawdę do tych pojedynków. To zresztą widać po jego postawie i posturze, bo zawsze ten brzuszek był zawsze większy. Kurwa, no co mam ci powiedzieć? Znaczy inaczej, no przecież Prime by mnie zajebał, bym powiedział, że kurwa, wychodzę po pieniądze, nie dam walki, kurwa, nie miałem czasu się przygotować, więc powiem, że tak, idę tam ujebać mógł. Inaczej, dam sobie wszystko na pewno, to nie będzie żadnego tego, idę na wymiany, będę się napierdalał. Tlenowo, co mam ci powiedzieć, jest średnio, żeby nie powiedzieć chujowo. Umiejętnościowo to przecież nie dorównam nigdy gościowi, co ma tyle walk. Moja stójka jest średnia. Idę po prostu na farta, kurwa. Ćwiczyliśmy. Dobra, chuj powiem, a co mam? Przecież on się zadać sprawę, wyjebane w to mam. Plan jest taki, byłem na 8 treningach, kurwa, 2 sparingi. Trenowaliśmy power punchy cały czas. Power punchy, że muszę zapierdolić, bo tak jak w tego boksera, tego w tego boksera się zamknął, bo my to cały czas trenowaliśmy. Power punchy. Albo mu zakurwię i będzie po walce, albo mu nie zakurwię i też będzie po walce, ale z innym werdyktem. Pierwsza runda może
po prostu zadecydować o losach tego pojedynku. I to szczerze, to wiesz, to nie będę się pierdolił, chociaż nie powinienem pewnie tak mówić, ale nie, no stary, wiesz, może się okazać, że pół go trafi i po walce. Zobaczymy. Jeden mocny zarzut Kas już poruszał w wywiadzie, ja tak trochę podsłuchałem. Zarzucał ci, że umoralniałeś postawę Piotra Szeligi w jego aferze z żoną trenera. Bardzo mocno umoralniałeś, a sam na tobie, jakby sam Kas już wypomina ci wiele zarzutów niefajnych w stosunku do twojej relacji. I pytanie, jak ty się do tego odnosisz? Nieprawda, nie umoralniałem, bo ja nigdy się nie wypowiadałem publicznie na temat, temat tej afery i całej sytuacji Piotra Szeligi, więc to jest pomówienie znowu z jego strony, bo wcale nigdy nie umoralniałem, w ogóle się nie odzywałem na ten temat. Powiedziałem, że ja mam swoje zdanie, ale to jest moje zdanie, ja z Piotkiem rozmawiałem prywatnie i nie mam zamiaru tego przenosić w sferę publiczną, więc to jest pierdolenie. Ostatnio poruszyliśmy temat sprawy sądowej z Jackiem Murańskim na tym wywiadzie, który nie wyszedł, więc nie mogliśmy tego ostatecznie puścić, ale może ten wywiad się w końcu ukaże. Natomiast Jacek odpowiedział na story, gdzie mówił o tym, że ta sprawy, nie wiem, nie było, chyba tak bardzo skracając. I czy ty, bardziej moje pytanie, czy ty chcesz wracać do tego świata, do tego uniwersum, bo w zasadzie trochę zbliża się to wielkimi krokami. Słuchaj, no z tego co wiem, to ta walka z Masą raczej się nie odbędzie i nic z tego nie będzie i Jacek, pieniądze się kończą, więc coś musi wymyślić. Największą wypłatę miał ze mną, więc pewnie o to chodzi. Zaczyna mnie znowu gdzieś tam zaczepiać, kąsać i dodawać posty. Ja, tak jak ci mówię, wytatuowałem sobie, nigdy nie mów, nigdy nie, żeby nie wyjść na hipokrytę, tak jak znowu teraz przy Tomku bez rąk, że bije się w prime, ja nigdy nie, mówiłem, że nigdy się tu nie będę bić, więc nigdy nie mów nigdy, ale... Jeden najważniejszy warunek jest taki, że musi być postawiona cała, wszystko na szali. Zwycięzca bierze wszystko. Nie pozwolę tej kurwie zarobić więcej pieniędzy. Więc albo się godzi na to, że wszystko albo nic, a ja mogę iść na wszystkie jego warunki. Czy jesteś gotowy na trzeci, to trzeci pojedynek czy już czwarty? Trzeci pojedynek i całą tą otoczkę medialną, która będzie. Tak, ale teraz to go zezłomuję, zniszczę, bo teraz przez tyle lat już się tak zmieniłem, że już bym się w ogóle z nim nie pierdolił i on będzie do spodu zjechany i zniknie. Ja go po prostu usunę z internetu, jeżeli coś takiego będzie, ale nie pozwolę mu zarobić na tym, więc jeżeli pójdzie na to, że wszystkie pieniądze dla zwycięzcy, to okej. Okay. I ja wtedy mogę iść na wszystkie jego warunki. Może sobie wymyślić dirty dancing, możemy, tak jak mówić, być podwieszeni, możemy być podwieszeni, tu może być ogień, kurwa, piekielny, rozpalony i że jak wyrzucisz kogoś z klatki, to wpadasz do ognia i umierasz. Nie ma problemu, możemy się, kurwa, tak bić, możemy co chcesz, stary? Co, kurwa, chcesz, możemy robić? Wymyśl sobie dyscyplinę, nawet swoją, bo on wymyśla swoje dyscypliny, wymyśl swoje dyscyplinę, swoją arenę sobie wymyśl, tak jak wymyślił klatkę rzymską. Wszystko pójdę, tylko moim jedynym warunkiem jest to, że ty, kurwa, za to pieniędzy nie dostaniesz, jeżeli przepierdolisz. I tyle. I zobacz, że on nie będzie chciał tej walki. Bo on tylko wychodzi po hajs. No zobaczymy, jak się dalej potoczy. Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Wyszedłeś do Kuby Lasika na ceremonii ważenia. Ja zostałem jeszcze, czy ty chciałeś się z nim skonfrontować? Chciałem na niego nasikać, słuchajcie, bo na Kubę Lasika to ja mogę co najwyżej nasikać. Zresztą zapraszam na mój kanał, na mojego Disa, tam jest to ładnie nagrane. I tyle, co chciałem. Lasika, oralnika, czy kurwa dziadzie starego. Ja nie biorę na poważnie, chociaż dziadzia. Kurwa, możemy o tym, rozmawialiśmy o tym? Co się na mnie rzuci, chłopie? To akurat teraz wariowałem. Ja ich nie biorę na poważnie w ogóle. Ja ich biorę na 10%, kurwa, tylko tego, co oni pierdolą do mnie. Że to jest w ogóle takie, wiesz, przecież ja bym ich zajebał jednym dmuchnięciem, kurwa, człowieku. A oni takie rzeczy robią, ale i Jóźwiok, jak wyskoczył to do mnie, to ja przez chwilę się zacząłem śmiać, ale potem patrzę, że naprawdę był zły i kurwa, ja nie wiem, o co mu chodzi, ja muszę się dowiedzieć, o co chodzi. Bo zaczynamy się, kurwa, martwić, że coś pojebałem, kurwa, tak sobie myślę, kurwa, przecież chyba nie zrobiłem nic takiego. No cisnę z nim bekę od 3 miesięcy, ale kurwa, żeby aż tak coś pojechać, żeby tak wyskoczył do mnie, nie wiem. No, tak mnie, nawet mnie dość mocno tutaj gdzieś popchnął, to mu tam zajebałem lepsze, ale ledwo dostał, więc nie wiem. Oczekujesz przeprosin na kolanach jak Alan Kwieciński, jeżeli chodzi o Lasika? Na Lasika, tak, i będę na niego sikał. Nie, wyjebana mnie, w ogóle, kurwa, stary, mam tu mam wytatuowane. Quillanon captat muscas. Orły nie zajmują się łapaniem much. Stary, to jest taka muła, on sobie może nawet wyjebane mam w niego, człowieku, kurwa. Wyrobię sobie z niego bekę. On może nawet, tak, kupię, wiesz, udawać, że jest taki poważny i taki zły i kurwa, i mnie tylko to bawi i rozwesela, kurwa, więc... Chuj wam wszystkim pizdeczki, to są dwie blade pizdeczki, to są takie blade pizdeczki. Ja jestem ciemniejszej karnacji niż oni, dlatego tak Lasik, kurwa, i olej. Serio, mogę z dwoma naraz, kurwa, się bić. I tym optymistycznym akcentem już kończymy, nie zatrzymuję cię, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I powodzenia na twojej walce.